Witajcie go bardzo serdecznie. Ksiądz z osiedla. Twoje usta. Twoją barkę. Dzięki. Nowy zacznę dziś. Słuchajcie, dzięki za wsparcie. No, w ogóle to chcę powiedzieć, że jestem tu, bo Tobiasz mnie zaprosił. Trochę to było tak... Tak, brawo dla Tobiasza, brawo, 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 brawo. Ale chcę uprzedzić, że to było takie trochę no nie do końca dogadane, nie? Jestem taki wierzący, ufający, mówią przy księdza, przyjdziesz, i mówię, przyjdę, a potem sprawdzam, gdzie idę, nie? I dzisiaj patrzę, stand-up, zespół przede mną, June 66! Myślę, pobożnie. Nie, ale żeby nie było, grali super. W ogóle jak byłem w ich wieku, to miałem włosy podobnej długości, wtedy jeszcze nie byłem taki łysiejący, ale generalnie grałem podobną muzykę i zobaczcie jak skończyłem. Tak sobie myślę, gdyby ktoś kiedyś z nich, może poza basistką, nie, bo są takie problemy trochę nie do przeskoczenia, ale gdyby któryś kiedyś z nich stał księdzem i pytałem go w seminarium, co robiłeś? No kiedyś przed księdzem śpiewałem. W Scholi, w zespole. Nazwa? June 66 się nazywa. No myślę, że to by była taka bardzo piękna historia powołania. Także no, módlcie się, ja się będę, także no zobaczymy, co z tego się poukłada. Drodzy, ogólnie no naprawdę jestem księdzem, chociaż nie wszyscy mi w to wierzą. Nie wiem, czy kojarzycie, był taki kiedyś film Boże Ciało. Tu było takim gościu, który udawał księdza, nie? I to był taki gościu, który był takim, no, dobrym chłopakiem, który był w złym miejscu, w złym czasie, trafił do więzienia, potem go wypuścili na przepustkę, no i tak akurat zajechał na plebanie, gdzie był proboszcz spożywający częściej niż rzadko. No i on za niego wszedł, nie, jako taki ksiądz, no i potem się tam popoła rozwijała, no ale potem na końcu wychodzi, że to był taki ksiądz przebierany, no i w dniu premiery dostaje SMS-y. Wiedziałem. Od początku to przeczuwałem. Nie, ale no jestem księdzem takim naprawdę. Mam legitymację księdza, gdyby ktoś chciał zobaczyć, to jest taki plastik. Kiedyś musiałem jej użyć, bo byłem z młodzieżą na takim spacerku, no i oni mi mówią, proszę księdza, tam jest taka górka, jak pójdziemy, będzie piękny widok. No więc widzę sobie z młodzieżą na taką piękną górkę. No i tam był taki murek. No i mówią mi, proszę księdza, jak ten murek przejdziemy, no to tam będziemy widzieli całą okolicę. To było w Elblągu. Mówię, no to świetnie. Wtedy też byłem w habicie. No i ja na ten murek wchodzę i widzę taki odpowiednik warszawskich pól mokotowskich. Tam około takiej setki młodzieży spożywających rzeczy, których się w rodzicach nie robi. Jointy, wódka, jakieś rzeczy. Gadają i nagle widzą mnie takiego na murku. Ja patrzę na nich, taki na murku, nagle taka cisza, ja taki trochę nieprzygotowany, bo to nieczęsto na murku stoję, nieczęsto widzę koło siebie setkę ludzi, którzy coś tam używają i nagle takie coś, szczęść Boże księdzu! Szczęść Boże. No i ten. No i tam byłem z młodzieżą, wiek tam, no taki generalnie szkoła średnia, bo przy księdza uciekamy, bo na... No, więc spokojnie, ja wiem jak to się robi, postoimy chwilę, a potem powoli uciekamy. No i stoimy, gadamy, no i on był przy księdza, już? Ja mówię, dobra, gęsiego, nie? I jak ktoś krzyczy, o przebierańcu, żegnamy. Ja mówię, o ty. Ja mówię, tych młodych, módlcie się, idę. No i podchodzę tam, ekipa, browarek, fajeczka, jointik, ładna sukieneczka. Dzięki. Długo nosisz? Mówię, od seminarium. Dobry. Ty co, ale ten, księdzem nie jesteś, nie? No, nie no,
Jestem. Mówi, tak. No i wtedy ja wyciągam legitymację księdza. Mówi, ufa, masz ty księdze, jesteś. Mówiłem, że jestem. Nie, ufa, nie może być. No zobacz, z tyłu jest znaczek, nie? Bo w ogóle teraz nie mam sobą na wierzchu, ale jest taka legitymacja księdza i tam są w ogóle takie znaczki, nie? Na każdy rok, żeby nie było sytuacji jak w Bożym Ciele, to jest taka naklejka na rok, nie? Więc przez rok ludzie mi wierzą, że jestem księdzem, dzięki temu wchodzę do dowolnego kościoła, mówię, szczęść Boże, legitymacja, o, zapraszamy, msza, proszę bardzo, spowiedź, proszę bardzo, ale bez naklejki to nie działa. Ale miałem naklejkę, miałem plastik, no macie. To szczęść Boże. Cześć. No i tam gadamy. No i potem oni mówią, ty ksiądz, ty, a może byśmy z jakąś fotkę walnęli? Ja mówię, pewnie. Selfie, no księdzu. No i tak wstajemy do zdjęcia, ja w habicie, koło mnie taka usabania z browarkiem, po prawej stronie typek z pajeczką, koło mnie jakaś panna z dużym dekotem i dwoma flaszkami. Księdzu, uśmiecha się. Jeszcze chwilka. No i zrobili mi to zdjęcie. No i potem coś tam gadamy, się rozstajemy. I po jakimś czasie oni gdzieś tam się tam rozeszli, ale ja wracam na swoją plebanię i mój proboszcz pyta mnie, Rafał, bo ty tak w tym habicie chodzisz w różne miejsca? No spacery. Do sklepu. Ostatnio w Mako byłem. A chodzisz gdzieś i tam są jakieś dziwne zdjęcia, coś mi robisz? Nie, no to księdze proboszczu, księdze. A widziałeś te zdjęcia? Ja patrzę, a te typy dowiedziały się, jak się nazywam z imienia i nazwiska i mnie oznaczyły. I potem komentarze moich kumpli tam dawnych lat. Duszpasterstwo. Grupa młodzieżowa parafialna, czy zlot absolwentów. I proboszcz, no, przy księdza to się da wszystko wytłumaczyć. Jasne. No, także generalnie wtedy ta legitymacja mi pomogła, ale księdzem rzeczywiście jestem taki też na co dzień. No i też w ogóle jakby widzę, że no jak jest się księdzem, to potrafi być zabawnie, tak też w codzienności. Drodzy, ja ogólnie pochodzę z miejscowości obok Piastowa, z Warszawy, nie? Może kojarzycie, to taka mniejsza, nie? No ale ogólnie byłem tam, żyłem sobie. No i był taki moment, że studiowałem socjologię. Socjologia to jest taki kierunek dla ludzi lubiących bycie na studiach, nie? Nas tam było 200 osób. I tak jak na prawie z 200 robiło się 100, na medycynie z 200 robiło się 40, tak u nas po pierwszym roku z 200 zrobiło się 230, nie? I to był taki piękny czas, no ale jak były wakacje, to mnie zwabili na pielgrzymki do Częstochowy. Mówią tak, płacisz zero, panny, spojrzysz im w oczy, to mówią, będę twoją żoną. No i generalnie poza tym się tylko chodzi jakoś tam fajne miejsca zwiedza. Ja mówię, no, czas mam, pieniędzy nie mam, więc to się jakoś dobrze składa. No więc pójdę. Znaczy, że jak jest tam, no, podstawy wiary zawsze miałem, nie? Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, tam przychodziłem, raz w tygodniu. Tak mówię, dobra, idziemy, nie ma problemu. No i teraz idę na tą pielgrzymkę i rzeczywiście jest tak, jak opowiadali. Tam jest taka proporcja, że jak jest grupa 100 osób, to jest 10-15 typa i 80 niewiast codziennie modlących się o dobrego męża. No i przechodzisz sobie koło takiej i mówisz, cześć, i słyszysz, cześć, i w oczach widzisz, ona myśli, że ja będę jej mężem, ale nie wie, że poza nią jest jeszcze 16 jej koleżanek. No ale generalnie, no, jak tam na tych pielgrzymce byłem, to tam właśnie też potem zobaczyłem na postojach taką jedną wyróżniającą się, która była z innej grupy. No i pytam się ludzi, a co to za grupa, z której ona jest? Oni mówią, no tam, w sensie, taki tej jest grupa, tam, no jakaś zielona, taka ten, prowadzona przez Salwatorianów. I ta panna, jak ma napis zielona, to jest z tamtej zielonej? Oni mówią, no z tamtej zielonej. No ja rok temu idę i ją widzę.
Podchodzę. Już wprawiony. Cześć. Ona. Siema. Skąd jesteś? Z Piastowa. I co tam robisz? Spotykam się z chłopakiem. A. Pozdrów. Chłopak. No ale drodzy, tam potem były generalnie no, inne takie niewiasty, więc jakoś się to poukładało. Ale potem wróciłem z tej pielgrzymki i poznałem jakąś jeszcze inną, taką sympatyczną studentkę prawa, która potem mówi mi, że no tutaj generalnie studiuję w Warszawie, ale wiesz gdzie mieszkam? Ja mówię, powiedz mi. Ona tam, gdzie nocne nie dojeżdżają. Ja mówię, co ty opowiadasz? Czyli skąd? Piastów! I teraz naprawdę uczuciowo się związałem z mieszkanką Piastowa w czasach, kiedy tutaj nocne nie dojeżdżą. Najbliższy przystanek był w Ursusie. Więc po imprezie ona mówiła, odwieziesz mnie? Ja myślę, mieszkam na Tarchominie. Z centralnego na Tarcho godzina. Z centralnego do ciebie godzina. Związąc ciebie godzinę, wracam na centralną godzinę i potem na Tarcho godzinę. Więc jeżeli skończymy imprezę o trzeciej, u ciebie będziemy o czwartej, na centralnym będę na piątej i wrócę dziennym do domu. I będę musiał się nas nimi tłuc po mieście. Jasne, jadę. Wreszcie. No i generalnie to już tam się potem porozbijało, to nieistotne. Ale wyobraźcie sobie ten moment, kiedy właśnie mi mówili zawsze, słuchaj, jak będziesz księdzem, zakonnikiem, salwatorianinem, to nigdy nie trafisz blisko swego domu. I wysyłają mnie na pierwszą parafię do Elbląga. Mówię, wow, fajnie, fajnie, jestem sobie w Elblągu 5 lat. I tam zawsze jak mnie pytają, gdzie byś kiedyś chciał być, no to ja wiem, jakie są zasady, nie? Jak jesteś z Warszawy, to ci nie dają ani do Warszawy, ani obok Warszawy. No ja dla żartu mówię, a jakbym jest w Braille, to do Piastowa, albo do Zakopanego, bo lubię po górach pochodzić. I potem dostaję telefon po 5 latach, byłbym go, księże Rafale, u nas tak to działa, nie? Dzwoni taki super szef i on ci mówi, że trzeba ten iść. No i mówi mi, proszę księdza, czas na zmiany. Ja mówię, rozumiem. Czy pójdzie ksiądz do Piastowa? Ja mówię, gdzie? No Piastow, coś nie tak? Nie, no spoksik, nie ma problemu. No jasne, idę. I biorę telefon. I piszę do mojej byłej, która ma już męża i to mogę pokładane życie, ale myślę, słuchaj, zgadnij, gdzie idę na parafię. Ona mówi, nie wiem, tam, gdzie kiedyś nocne nie dojeżdżały. Ona, nie. I wysłała mi zdjęcie Piastów. Taram, jestem ja. Także drodzy, tak trafiłem do Piastowa i dlatego teraz, jak ktoś jest w Piastowie, to jestem zapraszany do Piastowa. A drodzy, mój tak naprawdę jedyny kontakt ze stand-upem polegał na tym, że raz wiozłem stand-uperów 3, ale o tym to mam nadzieję za chwilę opowiem na stand-uper profesjonalista, bo w tym samochodzie, który ja prowadziłem z Wrocławia, miałem właśnie 3 osoby, które jak się nie wsiadły do mnie do samochodu, pytam, co robicie? Taka jedna stand-uperka, Aleksandra Rogowska. A twoja koleżanka? Też stand-uperka, Paulina Badaniak. No i w końcu, a ty co robisz? Stand-uper, Maciek. Także drodzy, jeden transport, 3 stand-uperów, jeden z nich teraz właśnie przed nami. Wielkie brawa dla Macieja Adamczyka! Woo! Jako tam, on mi tu. Dobry wieczór, witam serdecznie.